Siemanko, witam moją społeczność YouTube'ową. Dzisiaj po naturalnym energetyku Rafał Wilk ze mną znalazł chwilę, żeby kilka tutaj cennych informacji przedstawić. Jak jest Rafał, to wiecie, że na pewno będzie merytorycznie i ciekawie. I co chcielibyśmy tutaj poruszyć? Jaki temat? Myślę, że temat jest bardzo, tak wprowadzając, bardzo aktualny, bardzo na czasie i tak samo jak jest bardzo aktualny i bardzo na czasie, tak jest o nim cicho i nic nie wiadomo za bardzo. Mówię tutaj też o takich konwencjonalnych rozwiązaniach, które gdzieś tam są stosowane. Wszyscy ten temat pomijają, a on dotyczy bardzo wielu procesów i ma wpływ w dużej mierze na to, jak funkcjonujemy. Dokładnie. Czyli dzisiaj będziemy mówić o histaminie, aminie, która powoduje pobudzenie naszego środkowego układu nerwowego. Żeby wytłumaczyć mniej więcej, w jaki sposób możemy ją produkować, ale też w jaki sposób możemy nasilić jej metabolizm, dlatego że w dzisiejszych czasach masowo, przynajmniej ja w przypadku swoich pacjentów, od wielu lat spotykam się z tym, że głównym problemem, dominującym problemem, jeśli chodzi o przewód pokarmowy, jest tak zwana nietolerancja histaminy, ale też wszelkie problemy z tym powiązane, czyli dysbioza jelit, czyli powiedzmy nieprawidłowości w poszczególnych poziomach bakterii jelitowych. Poza tym w zasadzie wszelkie problemy z reakcją na stres, z jakością snu, które są również powiązane powiedzmy z histaminą czy z samym oddechem. W zasadzie więc większość tego, co pokrywają nasze warsztaty, czym się zajmujemy od wielu lat, do czego Was próbujemy namówić, jak się okazuje, jest w dużej mierze świetnym rozwiązaniem na problemy właśnie z nadmiarem histaminy i chcielibyśmy ten temat w dniu dzisiejszym poruszyć nieco szerzej, żebyście mogli z tego wyciągnąć więcej praktycznych informacji. Jeśli ten problem dotyczy Was, to myślę, że pierwsze, od czego warto zacząć, to generalnie czym ta histamina jest, może dokładnie nieco więcej powiedzieć. Dokładnie, dokładnie. Czyli pierwsza rzecz może z perspektywy, powiedzmy, Maciej, oddechu, bo myślę, że to jest bardzo ciekawe, w jaki sposób powstaje histamina i od razu tą perspektywę Macieja Wam to nakreśli na pewno, która dominuje, myślę, ze względu na chociażby słabą adaptację do dwutlenku węgla. Może ona też jakby być też taki mechaniczny jakby sposób, nie? Bo to jest kilka jakby takich procesów, no bo oczywiście takim głównym jakby przeciwnikiem naszego układu oddechowego jest na pewno ciśnienie i temperatura. I generalnie te dwa czynniki w nadmiarze prowadzą do rozpadu mastocytów i do produkcji histaminy, czyli jeżeli na przykład oddychamy zbyt intensywnie, a to się będzie oczywiście potem z tym dwutlenkiem węgla łączyło, czyli oddychamy gdzieś tam zbyt intensywnie i na przykład oddychamy przez usta i nie przystosowujemy powietrza, które do naszego organizmu wpada, czyli wpada zbyt chłodne i zbyt intensywne, to powoduje, że tworzą się stany zapalne w naszych drogach oddechowych i generalnie one na przykład zwężają swoją średnicę. Zawężają się, co powoduje, że coraz trudniej nam oddychać, czyli jakby powstaje taki mechanizm. Z jednej strony przez te czynniki takie fizyczne organizm, przez to, że te drogi też się wysuszają, wychładzają, organizm produkuje histaminę i po prostu chce ograniczyć możliwość wykonywania tego procesu przez organizm, ale drugi jakby też czynnik, no to jest ten czynnik biochemiczny, czyli takie mamy mechaniczne i biochemiczne i ten biochemiczny, no to jest ten dwutlenek węgla i jeżeli się go pozbywamy zbyt dużo, no to organizm chce dążyć do jakiejś homeostazy i ona jest po części związana z pozbywaniem się tutaj tych jonów wodorowęglanowych z moczem, ale też do produkowywania dwutlenku węgla jakby wewnętrznie, czyli jeżeli za dużo się go pozbywamy, organizm chce go uzupełniać. I on, żeby go uzupełnić, właśnie rozkłada taką substancję, która nazywa się histydyną i na skutek rozpadania tej histydyny powstaje dwutlenek węgla, ale również powstaje histamina. Czyli te efekty wszystkie związane z gdzieś tam nadmiernym, intensywnym oddechem będą również rzutować na pracę, na jakiś większy stres, na pobudzenie układu nerwowego i tak dalej, co będzie tylko napędzać tą większą częstotliwość oddechową i wpadamy w takie powiedzmy błędne koło. I co jest ciekawe, no właśnie temat, tak jak już też kiedyś o tym mówiliśmy, temat oddechu, temat diety i temat stresu, w zasadzie trzeba bardzo często rozpatrywać równolegle, trzeba na to patrzeć
na te trzy czynniki trzeba patrzeć razem. Pewnie. I takim wspólnym mianownikiem ich może być właśnie histamina. Można je rozpatrywać z tej perspektywy. A ja, żeby trochę uprościć to, co powiedziałeś do tej pory, żeby to wytłumaczyć, przełożyć może bardziej na praktykę, zwróciłbym uwagę na to, że mechanicznie, tak jak to opisywałeś, czyli wzrost ciśnienia, czy zmiany temperatury, które mogą prowadzić do zmiany w poziomie histaminy, są o tyle ciekawe, że żeby doszło do jakiejkolwiek infekcji w naszym ciele, niezależnie czy mówimy o infekcjach wirusowych czy bakteryjnych, musi dojść do tak zwanej burzy cytokinowej, którą wywołuje właśnie nadmiar histaminy. Czyli nadmiar histaminy bezpośrednio łączy się jeszcze z potencjalnymi infekcjami, które mogą być spowodowane właśnie zarówno ciśnieniem, jak i temperaturą, tak jak mówiłeś. A metabolicznie oczywiście to będzie się wiązać z kolei nadmiar tej histaminy z nietolerancją histaminą, o której wcześniej wspominałem, lub nadmierną aktywacją komórek tucznych, czyli mastocytów, o których mówiłeś, co w skrócie nazywamy MCAS. I w zasadzie można to ująć wprost, że jest to alergia na wszystko. To są osoby, które nie wiedzą, co mają jeść, po większości produktów czują się fatalnie, nie tylko chodzi o dietę zresztą. Te alergie mogą sięgać zdecydowanie szerzej, czyli mogą być oczywiście wziewne chociażby i nie tylko. I w zasadzie chciałem tylko wytłumaczyć ten pierwszy wątek, żeby to było bardziej obrazowe. I teraz możemy po prostu to wszystko rozwinąć. Więc z perspektywy rozwiązań, jeśli chodzi o histaminę, zaraz przejdziemy jeszcze do innych mechanizmów, w które ona jest zaangażowana. Ja bym zwrócił uwagę na to, że tak jak Maciej powiedział przed chwilą dosłownie, ona się wiąże ze wszystkimi tematami, jakie omawiamy i dlatego podchodzimy do nich holistycznie. I można wykazać w bardzo prosty sposób, jak to działa. Czyli ciężko powiedzieć, czy pierwsza była dysautonomia układu nerwowego przez chociażby zaburzenie oddechu i błędną reakcję na stres, zaburzenia snu, które mogą się przyczyniać do nadprodukcji histaminy, czy tak naprawdę problemem jest stan jelit, który również może powodować nadmierną produkcję histaminy. W zasadzie w badaniach klinicznych nie jest to jasne i autorzy tych badań do tej pory się spierają, co jest główną, pierwotną przyczyną, powiedzmy, tego typu zaburzeń. Natomiast niezależnie od tego, czy będzie to oddech, czy będzie to dieta, można w prosty sposób wykazać w zasadzie, w jaki sposób to działa. Czyli z perspektywy diety bardzo często tłumaczymy Wam i zwracamy uwagę na to, żeby nie łączyć na przykład tłuszczów nasyconych z węglowodanami, gdyż jest to połączenie niesezonowe, nieregionalne, czyli nie istnieją produkty na tej planecie, które zawierają te dwa składniki w swoim składzie i nasi przodkowie przez 2 miliony lat, odkąd nasze DNA jest tutaj, po prostu w ten sposób nie jedli. Natomiast połączenie tych produktów dzisiaj powoduje tak zwany głód tlenowy. Ten głód tlenowy powstaje na skutek niedoboru dwutlenku węgla, czyli zaburzenia przemiany materii na poziomie mitochondrium. I w ten sposób to się łączy, jeśli chodzi o dietetyka. Wskutek tego robimy więcej oddechów na minutę niż powinniśmy, co można nazwać kolokwialnie hiperwentylacją. I ta hiperwentylacja prowadzi z kolei do stanu zapalnego mózgu, który z kolei zarządza poszczególnymi organami i w ten sposób zmienia ich fizjologię w sposób niekorzystny, zaburzając metabolizm, trawienie. Więc w ten sposób można to z grubsza, powiedzmy, wytłumaczyć. Do niedotlenienia prowadzi. Dokładnie. Dokładnie. Czyli histamina będzie aminą, która towarzyszy silnemu stresowi i w momencie, kiedy kortyzol, adrenalina, noradrenalina są podniesione przez zaburzenia snu, niewłaściwą dietę, zaburzenia reakcji na stres i wiele innych potencjalnych czynników, które omawiamy dla Was od dawna, tak naprawdę jedną z amin, która potęguje te efekty, jest właśnie histamina. Czyli w zasadzie stres to w dużej mierze nietolerancja histaminy, a zauważmy, że styl życia, jaki prowadzimy dzisiaj od diety, po nasz oddech, do w zasadzie dominujących w nas emocji chociażby, może sprzyjać temu właśnie, żeby tej histaminy produkować zdecydowanie za dużo. Także mechanizm działania jest o tyle ciekawy, że wiemy, że głód tlenowy powstaje na skutek nadmiaru hormonów stresu. I jednym z nich, może nie hormonem, a aminą, jest właśnie histamina, która razem z kortyzolem idzie w górę. I wówczas światło naczyń krwionośnych się zamyka i wskutek tego dostępność tlenu spada, a my nie jesteśmy w stanie wykorzystać ani substratów energetycznych z naszej diety, ani naszego potencjału, jeśli chodzi o reakcję na stres, czy prawidłowej pracy mózgu, czy dobrego nastroju, jakkolwiek. Nie jesteśmy w stanie tak funkcjonować, więc może powiedzmy kilka słów o tym, co się dzieje, kiedy mamy faktycznie nadmiar tej histaminy, bo może wiele osób zrozumie, że część objawów może dotyczyć właśnie tego problemu. Czyli nadmiar histaminy to oczywiście problemy
z adaptacją do dwutlenku węgla, czyli chociażby musicie robić dużą ilość oddechów na minutę, czyli ta hiperwentylacja, o której mówiliśmy przed chwilą. Albo też na trening oddechowy na przykład nie ma reakcji, czyli trenujemy sobie ten oddech, trenujemy, teoretycznie ta adaptacja powinna występować, a nasze parametry nie chcą się ruszyć z miejsca i to jest coś takiego, co właśnie też Rafał mnie kiedyś na to naprowadził, gdy miałem problemy oddechowe z taką Pauliną, która też była na kanale. I po prostu mijał tydzień, mijał drugi tydzień i no nic, nie? To rzadko się zdarza, żeby tej adaptacji do dwutlenku węgla nie było. Dokładnie. No i tutaj też mnie Rafał właśnie naprowadził, że jednak trzeba będzie zobaczyć, skłonić się w stronę jelit i faktycznie to było trafione. Więc zmierzam do tego, że histamina może dawać mnóstwo objawów. Takie początkowe objawy są typowe dla alergii raczej, czyli zaczyna nas skóra swędzić, musimy się podrapać, ciężko nam o koncentrację, czyli możemy cierpieć na tak zwane natłoki myślowe lub symptomy, powiedzmy ADHD wręcz, gdzie ciężko nam zachować jakikolwiek spokój i kierować tą naszą uwagą i koncentracją, jak najbardziej, ale z takich bardziej rozległych efektów, jakie daje histamina, to przede wszystkim problemy z jelitami. I te problemy z jelitami dziś to bardzo często syndrom jelita drażliwego, czyli dość enigmatycznie opisana, bym powiedział, jednostka chorobowa, ale też SIBO, czyli przerost bakterii w jelicie cienkim, bardzo często temu towarzyszy nietolerancja histaminy jak najbardziej. I z mojej perspektywy względem tego większość pacjentów, która się do mnie odzywa w ostatnich latach, to ludzie, którzy często przez wiele lat, tak naprawdę niektórzy nawet przez wiele dekad, nie potrafili sobie pomóc przez medycynę konwencjonalną, dlatego że diagnoza lekarska nigdy nie brzmiała nietolerancja histaminy i w zasadzie ci ludzie nigdy nie zbadali enzymu, który metabolizuje histaminę, czyli enzymu DAO. I to było rozwiązanie w przypadku Pauliny, o której wspominałeś. Zbadaliśmy ten enzym i wiedzieliśmy już, że przyczyną braku efektów jest nietolerancja histaminy, że trzeba połączyć leczenie jelit i zdecydowanie, powiedzmy, wsparcie dietyczne, probiotyczne i tak dalej, czy enzymem DAO, razem z technikami oddechowymi, żeby te efekty zaczęły przychodzić. I to jest właśnie krytyczne dla osób, które być może nie osiągają takich efektów, na jakie by liczyły w pracy z oddechem, żeby zrozumieć ten mechanizm, w jakim histamina działa i jaka jest strefa wpływu na niego. Więc jeśli chodzi o inne objawy, to są wszelkie objawy niestrawności. Czy to będzie zgaga i refluks, czy to będą problemy typu wzdęcia chociażby, może biegunki, a może wręcz przeciwnie, zatwardzenia, bo przewód pokarmowy różnych osób reaguje w bardzo, bardzo specyficzny dla siebie sposób, jeśli chodzi o nietolerancję histaminy, więc te objawy nie są jednoznaczne dla każdej osoby, ale zawsze są związane z pewną formą niestrawności, z pewną formą natłoków myślowych i nadmiernego pobudzenia psychoruchowego, bo tym się zajmuje histamina. Ona naturalnie jest aminą, która ma dbać o nasze pobudzenie, więc oczywiście w nadmiernych wartościach będzie powodować to, że to pobudzenie będzie, powiedzmy, kłopotliwe. Więc jeśli chodzi o problemy z histaminą, co więcej możemy o niej powiedzieć, histamina jest zaangażowana również w wiele innych jednostek chorobowych i możemy tutaj wziąć pod uwagę w zasadzie choroby układu oddechowego. Bardzo często towarzyszy temu, jasne, klasyczna sprawa. Nadmiar histaminy, nie tylko choroby, powiedzmy, związane z trawieniem. Możemy wziąć tutaj pod uwagę również przyjmowanie zbyt dużych ilości histaminy z zewnątrz w postaci diety, co też może być takim czynnikiem krytycznym. W przypadku osób, które mają zniszczone jelita i kosmki jelitowe, które wytwarzają enzym DAO, to będzie bardzo kłopotliwe. Albo w przypadku, które genetycznie urodziły się z taką, powiedzmy, wadą genetyczną, gdzie ich metabolizm histaminy jest bardzo powolny i wskutek tego nie są w stanie przyjmować jej tak dużo w pożywieniu jak pozostałe osoby. To jest akurat moja domena, przyznam się, jeśli chodzi o moje geny. I w ten sposób ona działa, że nie mogę jeść tak dużo kiszonych produktów czy produktów fermentujących, powiedzmy to, czyli jakichś serów pleśniowych dla przykładu i innych produktów, które nie zachowują swojej świeżości, tylko są raczej dojrzewające, bo tam będą największe pokłady histaminy ze wszystkich produktów dietetycznych, powiedzmy. Więc w zasadzie źródła mogą być różne. Są też leki, które powodują nietolerancję histaminy, niestety, które na tyle mają negatywny wpływ na jelita. Oczywiście stosowanie nagminne antybiotyków też będzie się przyczyniać do tego, że te kostki jelitowe będą coraz gorszej jakości. Przyczyną też może być celiakia, która niszczy te kostki jelitowe, czyli choroba autoimmunologiczna, która polega na skrajnej alergii, nazwijmy to w uproszczeniu, na gluten, czyli na białko pszeniczne. Więc potencjalnych problemów wyzwalaczy, powiedzmy, problemów z histaminą jest naprawdę sporo,
A jeśli chodzi o rozwiązania, to w zasadzie jest to o tyle ciekawe, że wszystko, czym się zajmujemy od wielu lat i co promujemy, jest pośrednim rozwiązaniem problemu z histaminą i w zasadzie może dać te efekty, o których mówiliśmy przed chwilą, których nie było widać do tej pory, chociażby w praktykach oddechowych, czy w praktykach, w których skupiamy się na medytacji, nad pracą nad naszym umysłem. Zdecydowanie łatwiej będzie nad tym umysłem zapanować, czy też nad naszą sylwetką chociażby, czy jakością snu, nad każdym aspektem, który poruszamy od dawna, jeśli tylko uporamy się z nietolerancją histaminy, która dzisiaj, niestety, ale muszę Wam powiedzieć wprost, jest masowa. Czyli to, co w mojej pracy jest jednoznaczne i widoczne, to fakt, że zawsze opieram ją na wynikach badań i często, kiedy osoby przychodzą do mnie z tego typu objawami lub nie widzę, powiedzmy, potencjału w rozwoju tej osoby, nie widzę żadnej poprawy podczas współpracy, to zazwyczaj decyduję się na to, żeby zaproponować zbadanie enzymu DAO właśnie, którego to wartość może wykazać to, że mamy te nietolerancje, czy też nie. I w ostatnim czasie powiem Wam, że jest to problem naprawdę masowy. Bardzo często jednak osoby nie mają tego świadomości i dopiero po naprawdę długim wywiadzie i przemyśleniu objawów, jakie im towarzyszą, znając fizjologię organizmu i to, jaka jest strefa wpływu histaminy, udaje się dojść gdzieś tam do tego, że to może być problem. I powiem Wam szczerze, myślę, że w 9 na 10 przypadków to się okazuje trafione. Rzadko jest tak, żeby ten enzym DAO, kiedy już go badamy, był w normie. Więc czy to będzie przewlekły stres, w jakim żyjemy dzisiaj, czy to będzie niesezonowa dieta, czy to będzie przejadanie się, bo też promujemy oczywiście posty. Z perspektywy czynników, które mogą powodować nietolerancję histaminy, jest tego multum. Od niewłaściwego oddechu, jak mówiliśmy przed chwilą, do w zasadzie naszego stylu życia, w którym nie ma miejscu na relaksację tak zwaną, czyli faktycznie spowolnienie krytyczne dla odpowiedniego napięcia nerwu błędnego, który też jest stricte połączony, można powiedzieć, z nietolerancją histaminy, czyli nieodpowiednie napięcie tego nerwu będzie powodować również problemy w metabolizmie tej histaminy, ale też nadmierne powstawanie jej, więc w zasadzie na dwóch poziomach może to być krytyczne, bym powiedział. Więc przemyślmy w zasadzie, jaka jest nasza strefa wpływu. Myślę, że pierwsza rzecz, którą warto się podzielić, to diagnostyka. Czyli jeśli chodzi o diagnostykę, gdybyście chcieli zweryfikować, czy to na pewno jest Wasz problem, bo oczywiście te objawy nie są jednoznaczne i mogą dotyczyć też innych jednostek chorobowych, to na pewno badanie enzymu DAO. Jest to badanie, które w zasadzie jest numerem jeden, jeśli chodzi o diagnostykę nietolerancji histaminy. I to badanie, jeśli wynik jest poniżej normy, stwierdza ponad wszelką wątpliwość, że mamy aktualnie poważne problemy z metabolizmem tej aminy. I one wynikają ze stanu naszych jelit, czyli enzym DAO będzie zależny od jakości naszych kostków jelitowych, które, uwaga, uwaga, odpowiadają za wchłanianie składników odżywczych. To znaczy, że osoby, które mają nietolerancję histaminy ze względu na brak odpowiedniego poziomu enzymu DAO, niestety, ale mogą cierpieć na brak sytości chroniczny, brak witamin, minerałów, nawet mimo tego, że spożywają odpowiednio dużo kilokalorii czy odpowiednio jakościową dietę, to się po prostu nie wchłania. Także to też jest bardzo ważny problem. W zasadzie jesteśmy na edycji naturalnego energetyka, którą skończyliśmy. Mieliśmy tutaj jednego z uczestników, który mimo tego, że miał prawidłową masę ciała, jak najbardziej, nie wyglądał na anorektyka, powiedzmy. Miał wyniki leptyny, czyli hormonu sytości, czterokrotnie poniżej normy, co jest typowe dla osób z zaburzeniami odżywiania lub, powiedzmy, sportowców, którzy muszą utrzymywać stale bardzo niskie wartości tkanki tłuszczowej. I w zasadzie w przypadku tego człowieka on był przekonany, że je za dużo od dawna i że je zawsze do sytości, a badania pokazują, że jego organizm nie jest w stanie wykorzystać tych kilokalorii i mikroelementów, i makroskładników i w zasadzie nawet ich nie dostrzega, można powiedzieć, tego, co zjada, powiedzmy, jego gospodarz. Także można stwierdzić na podstawie takiego badania leptyny również, że jeśli osoba w dużej mierze, jest to prawdopodobne, powiedzmy, ma niskie wartości, a jej skład i masa ciała jest prawidłowa i je, powiedzmy, odpowiednio dużo, to raczej przyczyną tych problemów też będzie enzym DAO. Może nie sam enzym, a kostki jelitowe, ale jeśli te kostki jelitowe są zniszczone, to doprowadza do tego nietolerancja histaminy w dużej mierze. Więc znowu te tematy się łączą, a jednak problemy jelitowe są masowe, diagnostyka jest bardzo trudna, leczenie i diagnozowanie bardzo drogie, bo samo badanie enzymu DAO faktycznie nie kosztuje mało.
Więc myślę, że warto w pierwszej kolejności upewnić się o tym, jaka jest skala problemu, bo to też jest bardzo potrzebne, jeśli chodzi o motywację do dalszych działań. Czyli możemy wykonać badanie takiego enzymu początkowo, żeby zobaczyć, od czego zaczynamy. I w momencie, kiedy mamy jeszcze objawy, one już nie są tak nasilone, ale jeszcze mamy te objawy i chcielibyśmy zweryfikować, czy to, co robimy, daje efekty, badamy ponownie ten enzym. Jeśli widzimy, że on wzrasta, to ewidentnie jesteśmy na właściwej drodze i może wymaga to większej ilości czasu, po prostu cierpliwości. Więc enzym DAO to na pewno jest pierwsza rzecz, jaką możemy wykonać, jeśli chodzi o diagnostykę. Jeśli chodzi o enzym DAO, on pracuje na witaminy B2 i B6, więc niedobory tych witamin jako kofaktorów też będą powodować niewydolność tego enzymu. Nawet jeśli on będzie na odpowiednim poziomie, to nie będzie pracować wówczas prawidłowo. Także na pewno z diagnostyki bym powiedział, że to jest pierwsza rzecz z tańszych badań, które mogą nam wskazać potencjalne problemy z nietolerancją histaminy. To jest badanie morfologii krwi, w którym widzimy, z rozmazem musi być to badanie, żebyśmy widzieli białe krwinki układu odpornościowego. I tam widzimy dwie frakcje, które nam mogą wskazywać na to, a w zasadzie trzy. Pierwsza to są w zasadzie eozynofile typowe dla alergii, infekcji pasożytniczych, powiedzmy, bo infekcje pasożytnicze też mogą powodować nietolerancję histaminy, a propos, to jest kolejny jakiś problem. Druga w zasadzie to są bazofile, które również odpowiadają za potencjalną alergię, podobnie jak eozynofile. No i w zasadzie jeszcze zostały nam te komórki tuczne, mastocyty. One też są w stanie wykazywać to, że cierpimy na nietolerancję histaminy i to akurat jest tanie badanie, aczkolwiek nie jest jednoznaczne, czyli często jest taka sytuacja, że jednak te eozynofile chociażby wyglądają prawidłowo, a jednak enzym DAO jest poniżej normy, więc podaje jako, powiedzmy, tańszą alternatywę, która może pokazać podobne wnioski, więc na pewno w tym kierunku można pójść również, jeśli chodzi o diagnostykę. Jeśli chodzi o takie objawy, symptomy, które możemy zweryfikować przez dietę, to możemy podać osobie, która podejrzewa nietolerancję histaminy u siebie, taki zestaw, powiedzmy, histaminowy, trochę po francusku bym powiedział, czyli ser pleśniowy, do tego wino jako bogate źródło histaminy i do tego ciemna czekolada. Myślę, że idealne kombo. Po trochę tego zjeść i powinno być to wystarczające. Oczywiście kiszonki, również dowolne kiszonki, też się nadadzą jako źródła histaminy. I jeśli po takim posiłku reakcje, na które skarży się osoba, zostaną nasilone, to również możemy mieć silne przeświadczenie, choć nie jest to profesjonalna diagnostyka, że mamy problemy z histaminą. Istnieje też coś takiego jak rumień histaminowy, czyli osoby, które mają problemy z histaminą i chociażby wspierają jej metabolizm, co robimy na naszych warsztatach, generują bardzo często poprzez przyspieszony metabolizm histaminy specyficzny jej rumień. Czy to będzie adaptacja do zimna, czy to będzie post, który będzie uwalniał histaminę, czy to będą tłuszcze nasycone może w diecie, które będą uwalniać histaminę. W przypadku tych osób w zasadzie wiele z aspektów, które promujemy, wykaże nietolerancję histaminy w postaci tego rumienia. I to będzie oznaka, że ta osoba z wysokim prawdopodobieństwem faktycznie cierpi na problemy na poziomie jelit, powiedzmy, i być może alergii, które też mogą być spowodowane, powiedzmy, w przypadku tej nietolerancji. I w zasadzie jest to taki objaw, bym powiedział, najbardziej jednoznaczny, tak z moich obserwacji w zasadzie. I to jest o tyle ciekawe, do czego teraz chcę nawiązać, że wszystko, co promujemy jako synchronizacja cyklu okołodobowego, w zasadzie, czy to będzie adaptacja do zimna, czy to będzie post, czy diety ketogeniczne, powiedzmy w okresie jesienno-zimowym, czy techniki oddechowe, każdy z tych aspektów, elementów, o którym mówimy, czy wsparcie nerwu błędnego, będzie nasilać jej metabolizm, czyli w przypadku osoby, która jej nie toleruje, początkowo da pogorszenie efektów, czyli da tak zwany efekt Herxa, Herxheimera-Hormeza, czyli wskutek tego osoba poczuje się gorzej i wiele osób wpada w panikę wówczas, ale tak naprawdę potwierdza to, że mają istotny problem, który trzeba rozwiązać, a te rozwiązania początkowo niestety, ale mogą nasilać symptomy. Także myślę, że to jest szalenie ciekawe w przypadku osób, które po prostu czerpią z tego, czy to
to będzie z zimna, z oddechu, czy z cyklu, czy z diety ketogenicznej, a nie osiągają prawidłowych efektów, bo z mojej praktyki wieloletniej, gdzie konsultowałem tysiące osób, zazwyczaj w stanie ketozy albo próbujących osiągnąć ten stan, osoby, którym ten stan nie służy, to osoby z nietolerancją histaminy, po prostu. Także myślę, że jeśli macie problemy z wykorzystaniem diet wysokotłuszczowych, niskowęglowodanowych, ketogenicznych, to należy również szukać, powiedzmy, w poszlakach odnośnie histaminy, enzymu DAO. Także zobaczcie, jak szerokie jest spektrum wpływu, powiedzmy, tej histaminy i rozwiązań. No w zasadzie rozwiązania, myślę, że nie będziemy o nich szczegółowo mówić, bo po prostu mówimy o tym w nieskończoność, tylko chcieliśmy Wam pokazać potencjalny problem, który może stać za tym, że one nie działają tak, jakbyśmy tego do końca chcieli, i rozwiązanie tego, dzięki czemu moglibyście w kontrze do tego, powiedzmy, pomóc sobie wykorzystać dowolne z tych narzędzi. A powiedz, jak przy takiej interwencji, jak robisz na przykład i przyjdzie ktoś, no wiadomo, że to jest zależne od stanu jakby zdrowia też, jak szybko można pomóc, żeby usprawnić działanie tego organizmu? Bo też pytam w tym kontekście, że spotkałem wiele osób, które jednak latami się z tymi problemami, że tak powiem, borykają. No one się borykają latami ze względu na to, że często nie jest trafiona jakby diagnostyka, czy tam diagnoza nie jest trafiona. A jak szybko można pomóc sobie, żeby no, usprawnić działanie tych jelit, powiedzmy, jeżeli one też są zniszczone, czy naprawić je, uszczelnić te jelita, a następnie poprawić metabolizm histaminy. Jasne. Wiesz, myślę, że to jest zależne od przyczyny. Czyli trzeba by było przeprowadzić dobry wywiad. Od przyczyny, co powoduje nadprodukcję tej histaminy, co zaburza jej metabolizm. Dlatego, że w przypadku różnych pacjentów będą różne rozwiązania krytyczne, aczkolwiek każdy z nich nasila działanie kolejnego. Więc weźmy pod uwagę może dwa scenariusze, dwa skrajnie różne scenariusze, żeby to lepiej zobrazować. Załóżmy, że mamy osobę, która cierpi na nietolerancję histaminy, ale ta osoba nie spożywa histaminy razem z dietą. Nie ma takich problemów, bo generalnie te produkty jej nie interesują, nie lubi ich, nie spożywa produktów długo dojrzewających, więc powiedzmy, że czynnik stricte dietyczny odpada. I w sytuacji takiej osoby oczywiście modyfikacja diety, przejście na dietę niskohistaminową nie będzie żadnym rozwiązaniem i generalnie raczej nie pomoże jej w rozwiązaniu problemu, bo problemem tej osoby będzie dysautonomia układu nerwowego spowodowana zaburzeniem pracy nerwu błędnego, tak można to najprościej opisać, który oczywiście jest silnie powiązany z naszym oddechem chociażby. Więc sam miałem takie przypadki, w których udało mi się pomóc osobom z nietolerancją histaminy dopiero wtedy, kiedy poszliśmy w techniki oddechowe i adaptację do dwutlenku węgla. I szczerze, myślę, że niewiele osób rozumie to połączenie, również jeśli chodzi o osoby diagnozujące, lekarze i tak dalej. I myślę, że te osoby mają najdłuższą drogę do wyzdrowienia, dlatego że ta adaptacja jest stopniowa, nie można tego zrobić na raz. I więc może być problem z samą diagnozą przyczyny tego, powiedzmy, ustaleniem przyczyny. I myślę, że tutaj niestety, ale trzeba się nastawić na długą pracę nad jakością snu, nad faktycznie naszym oddechem, przede wszystkim nad napięciem nerwa płetnego, dominującymi emocjami w nas chociażby. I to jest zupełnie inny przypadek niż przypadek osoby, która generalnie na skutek swojej diety, chociażby tego błędnego połączenia, które ogranicza poziom dwutlenku węgla, czyli przemianę materii w mitochondrium, będzie zaburzać stopniowo swoją mikroflorę jelit do tego stopnia, aż ona będzie głównie fermentująca, gnilna i będzie produkować histaminę od środka, że tak to ujmę, niezależnie już tak naprawdę od nawet diety, a oczywiście elementy diety, które będą jeszcze do tego dodawane, będą niczym, powiedzmy, benzyna, którą polewamy na ogień, czyli będą wzmacniać jeszcze ten efekt. I w tym drugim przypadku, załóżmy, oczywiście dieta niskohistaminowa będzie krytyczna, przynajmniej przez jakiś czas, żeby ograniczyć tą histaminę, która będzie w diecie. Ale co jest ciekawe, w tym przypadku również osiągniemy dużo szybsze efekty i korzystniejsze, jeśli połączymy pełne spektrum tych narzędzi, bo wówczas nie tylko będziemy wykorzystywać enzym DAO, który będziemy stosować przed posiłkami, co jest taką krytyczną suplementacją, żeby nie dochodziło już do tych objawów nietolerancji histaminy,
ale postawimy na styl życia, który generalnie będzie w stanie tą przemianę materii, ten dwutlenek węgla wnieść na wyższy poziom, zwiększyć przez to dostępność tlenu na poziomie komórkowym, no i wskutek tego zmniejszyć endogenną produkcję histaminy przez stopniową zmianę mikroflory jelit. Ale oczywiście jeśli chodzi o jelita, umówmy się, tego się nie da zrobić szybko. Więc jeśli chodzi o taką pomoc doraźną, to oczywiście pierwsze objawy znikną natychmiastowo, niezależnie od scenariusza, który bierzemy pod uwagę, jeśli wprowadzimy enzym DAO. Czyli enzym DAO, którego nam brakuje przez zniszczone kostki jelitowe, możemy suplementować około 20 minut przed posiłkiem. Wówczas tak naprawdę histamina będzie metabolizowana prawidłowo i nie powinniśmy doznawać silniejszych objawów. One powinny spadać z każdym dniem, prawdę mówiąc, suplementacji tego enzymu. Tyle, że oczywiście nie jest to żadnym rozwiązaniem długofalowym, a raczej takim wsparciem początkowym, dlatego że histamina w nadmiarze powoduje bezsenność, powoduje natłoki myślowe, jest związana również z chorobami psychicznymi i generalnie w stanie nietolerancji histaminy nie jesteśmy sobą, co tutaj dużo gadać. Po prostu w naszej krwi są wielokrotnie podniesione hormony stresu, które ograniczają wszelkie nasze funkcje życiowe, więc powiedzmy, że ten pierwszy, najbardziej odczuwalny efekt nietolerancji histaminy możemy zaadresować szybko, ale żeby wyleczyć się z tego, raczej wymaga to miesięcy, bym powiedział, niż tygodni i dni. A praca nad naszym mikrobiomem, biorąc pod uwagę nasz styl życia, który jest zdezynfekowany, że tak to ujmę, czyli przyjmujemy mnóstwo antybiotyków przez infekcje, na które chorujemy, które wywołuje burza histaminowa, znowu burza cytokinowa powodowana przez histaminę. Do tego jeszcze zbyt często się myjemy i nie mamy kontaktu z naturalną mikroflorą, dlatego że nie spędzamy czasu na zewnątrz tak naprawdę, gdzie moglibyśmy pozyskiwać kontakt z tymi bakteriami z natury, powiedzmy, czyli nazywa się to holobiomem, czyli nasze całe ciało jest pokryte bakteriami oczywiście i można powiedzieć, że według badań na ludziach dzisiejszych nasz mikrobiom został spłycone, że tak to ujmę, jeśli chodzi o jego dywersyfikację, czyli różnorodność, o 90% nawet w stosunku do tego, jak wyglądał kiedyś, co powoduje oczywiście też problemy z odpornością, o czym często mówimy, więc zmierzam do tego, że w zasadzie jeśli chodzi o histaminę, raczej trzeba się nastawić na długi czas działania, a jeśli chodzi o rozwiązania, to pomijając dietę, pracę nad oddechem, jakością snu, powiedzmy reakcją na stres, to jest krytyczne. Istnieje też szereg oczywiście suplementów, które, no cóż, wykazują działanie. My oczywiście staramy się Was namawiać do, powiedzmy, podejścia, które kosztuje możliwie najmniej raczej Waszą motywację i działanie, ale umówmy się, czasami, przynajmniej w tym pierwszym etapie, kiedy mamy poważne problemy ze zdrowiem, chcielibyśmy złapać ten wiatr w żagle i potrzebujemy jakiegoś dodatkowego wsparcia, więc prócz enzymu DAO, który w zasadzie jest świetnym rozwiązaniem, warto iść na pewno w probiotykoterapię. To muszą być probiotyki specyficznie dobrane, które mają wpływ na nietolerancję histaminy. Najczęściej są to szczepy bifidobakterium, ale one powinny być numerowane dokładnie i opisane. Czyli te szczepy, które sprawdzają się właśnie w syndromie jelita drażliwego, najczęściej w SIBO i innych ciężkich chorobach jelit, to jak najbardziej jest dobry pomysł. Można by było jeszcze wymienić kilka innych probiotyków, ale tak naprawdę kluczem jest właśnie probiotykoterapia w połączeniu z odpowiednią dietą. A pamiętajcie, że metabolizm i trawienie jest zależne od cyklu okołodobowego, czyli w zależności od tego, czy nasza jakość snu jest prawidłowa, czy nie, czy żyjemy w zgodzie z tym cyklem, czy nie, produkujemy różne bakterie jelitowe. Czyli w momencie, kiedy jemy, kiedy dostępność tlenu nie jest prawidłowa, czyli na przykład przed snem w okolicach snu, powiedzmy, lub pod wpływem silnego stresu, w takiej sytuacji jak najbardziej będziemy produkować zupełnie inne bakterie z tego samego posiłku dosłownie, które spożylibyśmy w stanie, powiedzmy, relaksacji w pierwszej części dnia. To jest ewidentne według badań na ludziach, więc można powiedzieć, że zaburzanie cyklu okołodobowego powoduje nadprodukcję i zaburzenie w metabolizmie histaminy, bo czy to będzie nadmierna reakcja na stres, brak relaksu, czy to będzie zaburzenie przez dietę, przez jakość snu, a przez dominujące emocje, wracamy znowu do tego samego punktu. I tutaj rozwiązaniem, prócz suplementacji probiotycznej, czy powiedzmy enzymu DAO, o którym wspominałem, są również kofaktory do prawidłowej pracy
powiedzmy enzym udało, tak jak mówiłem, witamina B2, B6, ale też witamina C, chociażby czy cynk, mogą pomóc w tym, żeby sprawniej metabolizować histaminę. I co jest ciekawe, właśnie cynk świetnie się sprawdza w przypadku każdej infekcji. Skraca jej przebieg, ale też odpowiednie ilości cynku odpowiadają za naszą odporność i w ten sposób poniekąd się to tłumaczy, że cynk jest krytyczny również dla prawidłowego metabolizmu histaminy. Także jeśli chodzi o rozwiązania, można powiedzieć, że z jednej strony są holistyczne, takie jak prezentujemy od dawna, z drugiej strony są o tyle kłopotliwe, że mogą nasilać przyspieszenie tego metabolizmu, początkowo odczuwalne efekty, powiedzmy, nietolerancji histaminy. To może być również niacyna, witamina B3, która odpowiada za metabolizm tłuszczu. Witamina B3, czyli niacyna, ma to do siebie, że faktycznie jest świetnym rozwiązaniem na większość chorób cywilizacyjnych i zwiększając metabolizm tłuszczu w mitochondriach, bo jest kofaktorem do tego procesu, zwiększa jednocześnie poziom dwutlenku węgla i w ten sposób zmniejsza poziom histaminy. I to jest bardzo ciekawa informacja odnośnie tego, czym się zajmuje też Maciej, nieco badawczo bym powiedział, co wykorzystuje w swojej praktyce ze sportowcami chociażby, czyli często podaje im mieszanki gazów, w których faktycznie dominuje dwutlenek węgla w odpowiednim stężeniu. Czyli wykazano w badaniach na ludziach, że w zasadzie podawanie dwutlenku węgla nasila metabolizm histaminy i zmniejsza jej udział, powiedzmy, w ludzkim organizmie. Także to jest o tyle ciekawe, że w zasadzie brak ruchu, który generuje dwutlenek węgla przez nasze mięśnie, nadmierna ilość oddechów, niesezonowa dieta i wszystko, czym mówiliśmy do tej pory, w zasadzie powoduje ten deficyt, który może odpowiadać za nadprodukcję. Więc to jest kolejny, można powiedzieć, wspólny mianownik nietolerancji histaminy, problemów, które powstają przez zaburzenie procesów, o których mówimy od dawna. I w ostatnich latach są masowe z tego względu, że oczywiście z mojej perspektywy głównie chodzi o reakcję na stres. Żyjemy w czasach niesamowitego stresu i ten stres może być metaboliczny, zajadamy go wówczas niezdrową żywnością, niesezonową, nieregionalną. On może mieć oczywiście też, powiedzmy, formę typowo psychiczną, emocjonalną ze względu na to, że żyjemy w ciągłym stresie, chociażby związanym z mediami, które w zasadzie wymuszają to na nas, żebyśmy pracowali na tych, a nie innych hormonach. To może być brak interakcji społecznej, czyli samotność może do tego doprowadzić zwyczajnie, również do problemów, które będą zwiększać wielokrotnie poziom kortyzolu w naszej krwi i innych hormonów stresu, a wskutek tego histaminy. Także jeśli chodzi o potencjalne problemy i rozwiązania, to w zasadzie mówimy o nich od dawna, ale chcieliśmy Wam zwrócić uwagę na to z tego względu, że może to pomóc wszystkim osobom, które nie odczuwają prawidłowo efektów w przypadku metod, na które my stawiamy. I wytłumaczyć Wam to, że czasami wymaga to więcej czasu, czasami dodatkowego wsparcia, ale przede wszystkim diagnostyki wokół histaminy, bo prawdę mówiąc, czy to byli właśnie podopieczni Macieja, czy moi, w momencie, kiedy słyszymy o podobnych objawach i efektach, powiedzmy, odwrotnych wykorzystania tych metod, na które my stawiamy, że wówczas one potęgują, powiedzmy, problem, który dotyczy tej osoby, no to faktycznie, myślę, zdecydowana większość takich osób to będą osoby z enzymem DAO poniżej normy. Ciekawe jest też to, że w zasadzie ten dwutlenek węgla chcielibyśmy kumulować i nie pozbywać się go. No i w zasadzie mamy dwie opcje. Z jednej strony oddychając mniej przez adaptację czy przez kontrolę oddechu zostawiamy ten dwutlenek węgla w organizmie, on się podnosi i to ma te wszystkie pozytywne jakby aspekty. Ale z drugiej strony, no to możemy zaangażować również mięśnie do pracy i te mięśnie będą ten dwutlenek węgla produkować. Tylko że problem polega na czym innym, że przy takiej słabej adaptacji, którą mamy, jednak produkcja tego dwutlenku węgla wywołuje pewną reakcję taką stresową ze względu na połączenie tych chemoreceptorów, które go mierzą z ośrodkami w mózgu, które odpowiadają za lęk. I w tym momencie moglibyśmy kumulować ten dwutlenek węgla w organizmie i adoptować się do niego, ale większość osób na przykład otwiera usta od razu w trakcie wysiłku i w zasadzie się pozbywa tego dwutlenku węgla. Czyli z jednej strony to, co może być rozwiązaniem dla ludzi, może tak naprawdę pogorszyć też stan. I to trzeba dobrze po prostu zrozumieć, jak to wygląda, bo wiele osób na przykład zaczyna tą aktywność i mówi: ok, ja nie mogę tego zrobić spokojnie oddychając, więc robię tak, jak jest to możliwe. I uważa, że to im pomaga, gdzie tak naprawdę może to wywoływać bardzo poważne problemy.
oddechowe. No i z jednej strony bardzo łatwo to zauważyć na przykład na takim biegu, załóżmy jak półmaraton, gdzie osoby po prostu nie są dobrze przygotowane, a mogą jednak podejść do tego dystansu i zobaczyć, jak one oddychają i ile osób nawet już w pewnym momencie ma taki świszczący ten oddech, jak w przypadku jakby astmy, co świadczy o mocnym zwężeniu dróg oddechowych na skutek niewłaściwego oddechu. Więc no, trzeba trochę to zrozumieć i zrozumieć, jaki bodziec powinniśmy w jakim miejscu się znajdujemy, jaki bodziec możemy dobrać. Bo jak sobie zobaczymy na przykład w społeczeństwie, jak to wygląda, no to astmatycy są, powiedzmy, stanowią w rozwiniętym społeczeństwie między 8 a 12%. Ale znowu astma wysiłkowa wywołana niewłaściwym oddechem przy aktywności fizycznej już dotyczy między 20 a 40%, w niektórych wypadkach, w zależności od dyscypliny, nawet 50%. Czyli każdy słyszał, że gdzieś biegaczki, na przykład norweskie, standardowo jakby stosują leki związane z astmą, czyli takie leki, które powodują rozszerzenie tak naprawdę dróg oddechowych, mogą być antyhistaminowe. I w tym momencie sport tak naprawdę, jak widzimy, jak to wygląda, często pogarsza jakby ten stan i to jest troszkę problem, że aktywność, o której my mówimy, tak naprawdę to często będzie spacer. Albo może jazda na rowerze, czyli tak, taka aktywność, początkowo przynajmniej, nie? Taka aktywność, która umożliwi nam kumulację tego dwutlenku węgla, a nie która zmusi nas do szybszego pozbywania się go. I to jest jakby tutaj krytyczne w tym wszystkim, że dokładnie. Nie mając tej wiedzy, chcąc sobie pomóc, zaczynamy sobie szkodzić trochę. Ja tak widzę z mojej perspektywy. Czyli znowu wracamy do naszego nosa, do wykorzystywania tego nosa w trakcie wysiłku, a nie ust. I to może być tak naprawdę kluczowe, jeśli chodzi o adaptację do dwutlenku węgla, szczególnie u osób, jak mówił Maciek, które naprawdę mają poważne problemy, żeby ten wysiłek nie był zbyt intensywny początkowo. To, co jest ciekawe, też myślę dzisiaj, wiesz, Maciej, w związku z histaminą, pomijając właśnie wszystko, o czym mówiliśmy do tej pory, to jest też taki objaw, z którym ja się często spotykam, jeśli chodzi o wywiad wśród moich pacjentów, czyli stany lękowe, nieuzależnione od jakiejś sytuacji stresogennej, która mogłaby tą osobę prześladować. Czyli ta osoba nie ma realnych problemów, których jest świadoma tak naprawdę, a powiedzmy w okolicach niektórych posiłków, załóżmy, albo wieczora, kiedy ten metabolizm się nasila tłuszczów i wzrasta dwutlenek węgla, te osoby w zasadzie odczuwają stany lękowe, których pochodzenia nie rozumieją po prostu. I odczuwają jakiś strach, lęk, który znowu zajadają często produktami bogatymi w histaminę, co początkowo daje efekt, powiedzmy, spadku tego napięcia, ale długofalowo zaburza kompletnie sen i dostępność tlenu w trakcie jego. Więc myślę, że w ten sposób też powinniście na to spojrzeć obiektywnie, czyli niezależnie od tego, o jakich objawach mówimy związanych z nadmiarem hormonów stresu, czy to będą objawy właśnie natłoków myślowych, czy wręcz jakieś psychozy, czy nadmiernej irytacji, pobudzenia, to faktycznie również stany lękowe mogą być znowu objawem nietolerancji histaminy i to może powodować, że niestety, ale nawet najlepsza dieta, najlepszy jadłospis z perspektywy dietycznej Wam nie pomoże, dlatego że enzym DAO, jak mówiłem wcześniej, jego wartość będzie zależna od jakości kostków jelitowych, a one z kolei są kluczowe, dlatego żebyśmy wchłaniali możliwie jak najwięcej. I to jest pewien paradoks, w którym żyjemy, bo spotykam się bardzo często z pacjentami, którzy są bardzo świadomi żywieniowo, przyjmują też mnóstwo jakichś suplementów, które mają im pomóc jeszcze osiągnąć lepsze, powiedzmy, wyniki, a jednak tego nie widzą i wręcz przeciwnie, czego się nie łapią, to mają odwrotny efekt. Dlatego właśnie bardzo chciałem, żebyśmy z Maciejem poruszyli ten temat, bo myślę, że może być takim brakującym puzzlem układanki, jeśli chodzi o to, czym się zajmujemy. Szczególnie dla osób, które obserwują nas na YouTubie, nie mogą przyjechać na nasze warsztaty, żeby zrozumieć to nieco szerzej, to myślę, że ten film jest po prostu bardzo przydatny i że wyczerpuje w dużej mierze ten potencjalny problem nietolerancji histaminy. Także jeśli Wasz enzym DAO będzie poniżej normy, warto ustalić przyczynę i czerpać z szerszego spektrum niż tylko dieta niskohistaminowa, bo to może być zdecydowanie za mało, żeby szybko i sprawnie z tych problemów wyjść. Oczywiście, są czynniki zewnętrzne, są czynniki wewnętrzne i to trzeba jakby uwzględnić. Dobrze, no co jeszcze moglibyśmy tutaj kilka rzeczy może powiedzieć?
Ciekawe w ogóle, takie może jeszcze wtrącenie, bo jak ktoś tutaj dotarł do 40 tam prawie 5 minuty, to może być też właściwą osobą, żeby usłyszała to, ale na przestrzeni ostatnich lat mieliśmy też taką sytuację, gdzie burza cytokinowa była wywoływana, jakby nie było podłączeniem na przykład do respiratora. I to też generalnie skłoniło naukowców, żeby ten mechanizm jakby trochę pogłębić. I chyba w 22 roku, wydaje mi się, musicie to sobie sprawdzić, w dziedzinie medycyny było dokładnie ten mechanizm opisany histaminowy na skutek tych procesów, które tam następowały, nie? One też bardzo dobrze tłumaczą właśnie dokładnie te rzeczy związane z oddechem, jakby ktoś chciał jeszcze takiej trochę wiedzy teoretycznej zaczerpnąć, bo tam mieliśmy mechanizm, który moglibyśmy odnieść w zasadzie do oddechu ustami. Czyli powietrze, które teoretycznie było gdzieś tam podawane i na niektórych tych respiratorach nie było wystarczająco ogrzane i posiadało temperaturę, powiedzmy, pokojową 25 stopni, która wydaje się dla wielu, że jest to dosyć ciepła temperatura, no to dla naszego organizmu, który ma 37 stopni w płucach, no ona już generalnie jest niefizjologiczna i wymaga jakby podgrzania, a ominięcie tych górnych dróg oddechowych powodowało, no, że to powietrze trafiało w bardzo zbliżonej temperaturze do środka organizmu. Nastąpił proces fizyczny, który polegał na tym, że podgrzane powietrze, no, zwiększało swoją objętość. I zwiększając swoją objętość, no, uszkadzało te komórki tłuczne, które zaczynały produkować jakby histaminę. I dokładnie tego doświadczaliśmy w ostatnich latach, że leki antyhistaminowe działały na przykład na tę teoretycznie infekcję wirusową. Tak, tak, to było niesamowite, ale myślę, że to też jest związane właśnie z masową nietolerancją histaminy i, powiedzmy, niskim poziomem enzymu DAO oraz naszym środowiskiem, które, no, mówiąc wprost, z perspektywy nawet promieniowania, wiadomo, że promieniowanie elektromagnetyczne, które wzrosło o tryliard razy w ostatnich 10 latach, powoduje wyrzut histaminy. Czyli potencjalną nietolerancję, jeśli na przykład nie mamy żadnej higieny, powiedzmy, w stosunku do tych pól elektromagnetycznych, nie mamy żadnego sposobu i wiedzy o tym, jak się pozbywać tego stresu bioelektrycznego, to on się kumuluje w naszym ciele dosłownie, powodując potencjalną również nietolerancję histaminy. To, czy cały nasz styl życia, czy brak dbałości o sen i generalnie odporność, to wszystko będzie się nakładać na siebie, bym powiedział. Ale tak, ten mechanizm jest bardzo ciekawy i w zasadzie dużo tłumaczył odnośnie błędów w tym czasie, w trakcie tak zwanej pandemii. Faktycznie te respiratory nie były prawidłowo chociażby wykorzystywane i mogły być istotą problemu, dlaczego osoby hospitalizowane miały tak duże problemy, żeby wyjść z infekcji, mimo tego, że jednak trafiały do szpitalów, no, przeznaczonych do leczenia samej tej infekcji, to sam protokół nie był po prostu prawidłowy i był tam ewidentny błąd, o czym dzisiaj już mamy pełną świadomość. Także myślę, że będzie to krytyczne niestety z tego względu, że żyjemy coraz szybciej i hormony stresu idą nam w górę, śpimy coraz gorzej, 50% Polaków raportuje bezsenność, przynajmniej okresową, więc to jest bardzo poważne zaburzenie snu, które prowadzi do zaburzeń psychicznych i wszelkich innych tak naprawdę. I żyjemy w czasach, w których niestety, ale dbałość o środowisko, chociażby ekspozycję na światło słoneczne, na którym teraz siedzimy, które zwiększa poziom dwutlenku węgla, czyli produkuje dla nas tlen, no jest minimalne. I teraz pytanie, jeśli światło słoneczne kontroluje ciało migdałowate odpowiedzialne za lęk, strach i hormony stresu, to na ile przyczyną nietolerancji histaminy jest też zamiana naszego środowiska z przebywania na zewnątrz do przebywania całymi dniami wewnątrz do źródeł, które generują histaminę, czyli załóżmy światła niebieskiego czy promieniowania wysokiego rzędu. Myślę, że po części tu jest dużo problemów i ciężko jest tak naprawdę nakreślić jeden i w przypadku różnych osób dominujący czynnik może być zupełnie inny. Także z tego względu ciekawe jest dzielenie się taką holistyczną wiedzą, łączenie wielu kropek, wątków i myślę, że w ten sposób możemy faktycznie leczyć choroby cywilizacyjne i taki jest nasz plan z Maciejem. Ciągle się uczymy, szukamy tych połączeń kropek, ale histamina naprawdę jest bardzo ważnym elementem w przypadku osób, które nie osiągają efektów, na które my liczymy. Więc powiem Wam wprost, pokrótce, co można zrobić według badań naukowych na ludziach, żeby sprawniej metabolizować histaminę.
po pierwsze więcej ciał ketonowych, czyli ketoza wchodzi na salony. Po drugie, techniki oddechowe, adaptacja do zimna, ale też do skrajnego ciepła, czyli saunowanie, morsowanie, wszelkie inne formy adaptacji do zimna również będą nasilać metabolizm histaminy. Pamiętajcie, że jeśli go nasilamy, to początkowo efekty mogą tak naprawdę być silniejsze, bardziej odczuwalne. To jest niestety krytyczne w wielu problemach. Musimy to po prostu przetrwać. Jeśli mamy taki problem, że nie dajemy rady, to możemy wykorzystywać ten enzym DAO, który będzie nam pomagał jednocześnie ją metabolizować. Czyli praca na nerwie błędnym, bo czy adaptacje do zimna, czy techniki oddechowe, czy cykl okołodobowy, jakość snu, to wszystko będzie wpływać na odpowiednią pracę tego nerwu. A co więcej, w zasadzie medytacja oczywiście, o której nie wspomnieliśmy, też będzie pośrednio zmniejszać poziom hormonów stresu, a wskutek tego również samej histaminy. Oczywiście świetnie wpływa też na ilość oddechów chociażby, więc wszystko się łączy, wszystko się sumuje tutaj w zasadzie. I to, co jest ciekawe, to fakt, że wszelkie czynniki, na które stawiamy od wielu lat, choć nie do końca mieliśmy tego świadomość może od samego początku, to z pewnością, faktycznie napędzają się wzajemnie i problem jest raczej w ich wykorzystaniu w tym, że dochodzi do kulminacji tego poziomu histaminy we krwi ze względu na przyspieszony metabolizm. I dlatego często osoby myślą, że to nie jest dobre rozwiązanie, bo brakuje czegoś, co mogłoby tą histaminę zmetabolizować, czyli chociażby tej suplementacji DAO. Dokładnie. No co, trochę czasu poleciało. Myślę, że temat jest tak przez Rafała bardzo konkretnie nakreślony. Oczywiście tutaj ten wątek indywidualny pewnie też jest i nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na potrzeby każdej osoby, ale myślę, że każdy może gdzieś tutaj oglądając materiał odszukać pewne rzeczy, które gdzieś tam mogą mu towarzyszyć i nie rozumie, dlaczego tak jest. Nie? Jasne, jasne. Ja dodam jeszcze jedną rzecz bardzo ważną z perspektywy diagnostyki i problemów z histaminą. Można zweryfikować też potencjalne alergie przez badanie IgE całkowite. Jeśli to miano jest podniesione, to należy wykonać test alergiczny ALEX, który wykaże takie alergie. I jeśli już mamy IgE całkowite podniesione i mamy w teście ALEX widoczne alergie, to bardzo prawdopodobnie cierpimy na zespół nieszczelnego jelita. A to jest problem, w którym połączenia ścisłe naszych jelit nie są prawidłowe i wskutek tego dochodzi do wewnętrznego zatrucia, do endotoksemii, czyli dostają się patogeny, których nie powinno być do jelita cienkiego. I to powoduje z biegiem czasu choroby, poważne choroby jelit. Więc zmierzam do tego, że zonulina, którą również można zbadać, w momencie, jeśli nie jest w prawidłowych wartościach, również potencjalnie może oznaczać nietolerancję histaminy, bo przekroczona zonulina powoduje alergię między innymi. I bardzo często osoby z przekroczoną zonuliną w zasadzie mają jednocześnie enzym DAO poniżej normy, to samo się tyczy SIBO, syndromu jelita drażliwego, czy problemów generalnie z przewodem pokarmowym. Także jak widzicie, powiązań jest bardzo dużo. Prawdę mówiąc, to jest tylko na szybko gdzieś tam nagrany film, który nam przyszedł do głowy, ale gdyby chcieć do tego usiąść, to myślę, że można by było ich wykazać jeszcze znacznie więcej. To, co nas cieszy, to fakt, że ilekroć sobie zdajemy sprawę z nowych możliwości wykorzystania tego, o czym mówimy, i łączymy te kropki na nowo, okazuje się, że wszystko, co robiliśmy do tej pory intuicyjnie, wymaga po prostu, uwaga, uwaga, robienia. Czyli wiedza nie jest tutaj krytyczna, bo można osiągnąć wszystkie te efekty, nie wiedząc tego tak naprawdę, o czym mówiliśmy do tej pory, po prostu to robiąc. Jest wiele osób, które zbija sobie, jestem przekonany o tym, świetnie histaminę, a jednocześnie nie mając w ogóle świadomości, że coś takiego istnieje, prawda? Albo ją podbija, generując lepsze samopoczucie, bo niski poziom histaminy z kolei powoduje senność i problemy z koncentracją, więc oczywiście chodzi jak zwykle o tą drogę środka, chodzi o optimum, także... Kobiety też to byłyby ciekawe generalnie. Kobiety też byłyby ciekawym wątkiem, bo one też są w jakiś sposób wokół cyklu miesięcznego operują, a ta histamina też tam ma swój udział, więc tak, one też mają okresy takie, gdzie na przykład mają wyższy poziom naturalnie histaminy i wtedy może to inaczej na nich oddziaływać, na przykład zewnętrzna histamina niż pozostałe dni. Nie? Ale też ich temperament i usposobienie może być inne. No. Bo w przypadku zwiększonych wartości histaminy naprawdę nie jesteśmy sobą. Nasza reakcja na stres jest nadmierna, co tutaj dużo gadać. Jesteśmy impulsywni, wybuchowi i generalnie może to mieć wpływ na interakcję społeczną, czy nawet
samopoczucie w kontakcie z własnym umysłem, że tak to ujmę, bo histamina oczywiście będzie zwiększać ilość myśli, a my oczywiście idziemy w stronę medytacji i powiedzmy pracy nad tym umysłem, więc na pewno nietolerancja histaminy temu nie sprzyja. Mhm. A dzisiaj widzimy ludzi bardzo często nadmiernie pobudzonych, nadmiernie podekscytowanych przez całą dobę i myślę, że ich problem to nic innego właśnie jak podwyższone wartości histaminy, bo jeśli te osoby nie przyjmują stymulantów, to w zasadzie co mogłoby ich stymulować aż do tego stopnia, jeśli nie histamina? Dokładnie. I z tym pytaniem Was pozostawimy. Mam nadzieję, że ten materiał dużo wniósł. Ja jestem o tym przekonany, bo Rafał zawsze jak jest, no to merytorycznie tutaj ten kanał wzbogaca. Powiedz może jeszcze tylko, bo zawsze wiadomo, gdzie Cię znaleźć, no to już jest na wielu materiałach, ale może powiedz też jakieś nowe projekty, co robisz. Jasne. Myślę, że to, o czym mówiliśmy, jest w dużej mierze związane z kolejnym projektem. Czyli do tej pory stworzyłem 3 szkolenia online w tematach w zasadzie, które też poruszamy i wykorzystujemy w praktyce z Maciejem. Czyli to był Keto Post, czyli wykorzystanie postu, diet imitujących post, powiedzmy, do rozmaitych celów, powiedziałbym w zasadzie. Jest bardzo, bardzo szerokie to szkolenie. Drugie to była Keto Dieta plus LCHF, czyli jak komponować diety ketogeniczne i niskowęglowodanowe. Trzecie to był cykl okołodobowy, śpi, aby żyć. A teraz będzie szkolenie na temat interpretacji wyników badań. I na pewno między innymi pojawią się tam rozwiązania w przypadku nietolerancji histaminy. Na pewno szersze niż tutaj, bo powiem Wam szczerze, po prostu nie pamiętam na pamięć numerów tych probiotyków i dokładnych ich nazw. A to jest taki film nagrywany gdzieś tam na szybko. Więc zapraszam wszystkie osoby, które chociażby szukają rozwiązań od dawna swoich problemów. Bo powiem Wam, ta nietolerancja histaminy jest bardzo często niediagnozowana i ludzie naprawdę popadają w paranoję. Myślą, że mają jakieś choroby psychiczne. Myślą, że mają jakieś poważne problemy faktycznie, szukając pomocy wśród medycyny konwencjonalnej, gdzie lekarze bardzo rzadko, ja się nie spotkałem jeszcze, żeby kogoś tak naprawdę wysłali na badanie enzymu DAO, tylko szukają w zasadzie wszystkiego innego. Ale zdarzały się osoby, które od dekad dosłownie nie mogły znaleźć przyczyny swoich problemów, a kiedy zmniejszyliśmy tylko ich poziom histaminy i naprawiliśmy jelita, w zasadzie wszystkie zniknęły. Więc myślę, że to jest o tyle ciekawe, że wiedząc w jaki sposób możemy interpretować wyniki badań i jakie badania przede wszystkim wykorzystać do jakich objawów, możemy w końcu ustalić ten związek przyczynowo-skutkowy, zamiast ciągle brać tabletki, które maskują tylko objawy, a umówmy się, bardzo często tak wygląda leczenie. Jeśli nie uda nam się dojść do przyczyny problemu, to raczej ono po prostu maskuje ten problem i z tym żyjemy. No, są osoby, które przyjmują leki antyhistaminowe przez wiele lat, jednocześnie nie dotykając, przepraszam, istoty problemu. Dlatego też bym Was nie namawiał. A więc pamiętajcie, że ten związek przyczynowo-skutkowy daje największy potencjał, jeśli chodzi o potencjalne rozwiązanie. I ja nie widzę innej drogi, dlatego żeby ta moja praca była jeszcze bardziej kompletna, stwierdziłem, że kolejnym szkoleniem online będzie po prostu interpretacja wyników badań, czyli z jednej strony wytłumaczenie, jak podchodzić do tych uzyskanych wyników, a z drugiej, jakie są rozwiązania w przypadku takiego lub innego. I myślę, że to będzie krytyczne, bo wiedza ta jest nawet w przypadku lekarzy, powiem szczerze, bardzo rzadka. Często jednak te wyniki nie są interpretowane prawidłowo. Nawet często laboratoria, powiem Wam wprost, w Polsce nie stawiają flag w przypadku wyników poniżej normy. Dla mnie to było szokujące, kiedy pierwszy raz to zobaczyłem, że dla przykładu cholesterol HDL, czyli lipoproteina o wysokiej gęstości, która zajmuje się recyklingiem cholesterolu, jest poniżej normy, nazywa się to dyslipidemią, jest to główną przyczyną zgonów, tam nie ma flagi, czyli tam nie ma oznaczenia dla lekarza, żeby zwrócił na to szczególną uwagę, że trzeba dać jakieś konkretne zalecenia odnośnie tego wyniku. Także zmierzam do tego, że interpretacja wyników jest krytyczna, żeby ustalić problematykę i ja sam myślę, wielu osobom bym nie pomógł, gdybym po prostu nie działał w ten sposób, czyli nie miał możliwości do zbadania wyników z ich krwi czy skału i w trakcie wywiadu, w trakcie rozmowy ustalenia, co my robimy i dlaczego, bo w zasadzie tysiące ludzi udało mi się wyprowadzić właśnie w ten sposób. Chciałbym posiadać taką umiejętność wykorzystania czarodziejskiej kuli
niczym wróżbita Maciej, jak to się często mówi. Choć to nie ten Maciej, który siedzi obok mnie, ale niestety jej nie posiadam. Czasami mi się uda trafić z wywiadu oczywiście na przyczynę, ale nie musi tak być. I czasami te objawy są niejednoznaczne i wtedy właśnie ta interpretacja może być najlepsze, myślę, co możecie dla siebie zrobić. Do tego bym was zachęcał, bo umówmy się, mówi się bardzo dużo w medycynie o profilaktyce, a tak naprawdę nikt się nie bada, więc w jaki inny sposób mielibyśmy rozumieć tą profilaktykę? Jeśli nie wiemy, w jakim stanie jest nasze ciało, to w jaki sposób mamy dobrać w zasadzie jakiekolwiek rozwiązania, żeby sobie pomóc? Myślę, że to jest krytyczne. I oczywiście was zachęcam, także wielkie dzięki Maciej za kolejny filmik. Mam nadzieję, że uda wam się pomóc w ten sposób i że wykorzystacie część przynajmniej z niego. Dobra. Dziękuję bardzo, wpadajcie na profil Siła Wilka i do usłyszenia. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej.